Jody, ja nie wiem, jak ci to sensownie wytłumaczyć. Mama i ja musimy być przeniesieni. Opuszczamy bazę. Chcieliśmy cię zabrać z nami, ale sądzimy... Wszyscy sądzą, że powinnaś zostać tutaj z profesorem Dawkinsem. Jakby ci to powiedzieć, pieprzysz, stary, niezłe farmazony. Będziemy cię odwiedzać tak często, jak się da. Gdy poczujesz się lepiej, przyjedziesz do naszego domu. Dobrze? A, to tu można było go przydusić, nie tam. Tak będzie najlepiej. Sorki? Pa, skarbie. Ojciec roku. And the winner is... Bądź dzielna. Wiem, że jest ci ciężko. Ale wszystko się ułoży. Musimy już iść, Susan. Daj mi jeszcze chwilę, Filip. No tak, przecież to Filip. To przecież wszystko wyjaśnia. No, Filipy tak mają. Wystarczy, chodź. O właśnie, tu można było go chwycić i przydusić. Ale... Jody. Masz nas, swoich przyjaciół. Słuchaj, jestem wykończona i chcę mi się pić. I nie mam pojęcia, gdzie jesteśmy, więc proszę cię, żebyś mnie nie wkurwiał, dobra? No nie da się ukryć. Ma charakterek. Znam ten ból. Podejrzewam, że jest to okolica, w której trzy samochody na krzyż jadą w przeciągu miesiąca. Będzie dobrze. Zgubiliśmy się. Ledwo żyję. I nie mam wody. Ale dam radę. Jest w porządku. Nie ma co się denerwować. No kto to mówi?
Bardzo przepraszam za najście. Szukam jakiegoś miejsca do spania i pomyślałam sobie, że... Nie możesz tu zostać. Sorry. Czy ja... mogłabym przespać się w stodole? Proszę, obiecuję, że z samego rana sobie pójdę. Mówiłem, nie możesz tu zostać. Musisz stąd iść. Ale oś ty. Ja i ja? Ja? Aż bardzo. A kury nao. Dobo ne, zarahe. A din ne. O ty je. No jest, a... Bendeko, by doch kach. A do, a bendego, no doch to. W porządku. Możesz tu nocować. Wejdź. Jak się nazywasz? Jody. Jestem Paul. Moi synowie Corey i Jay. Moja matka trzyma Sani. Nie licz na to, że coś powie. Od lat nie przemówiła. Siadamy do kolacji. Przyłączysz się do nas? Tak. Tak, dziękuję. Na co macie ochotę? Ziemniory. To takie polskie. Tego pseudo naleśnika. Rzadko tu miewamy gości. Dokąd zmierzasz? Właściwie to tułam się bez celu. Może kiedyś w końcu odkryję, dokąd zmierzam. Ach tak. A wy hodujecie konie? Tak. Mustangi. Mamy też trochę churros. Churros? Owce. Mamy wełnę i mleko. Wiedziemy raczej skromne życie. Pięknie. Żyjecie tu z dala od cywilizacji. Moja rodzina żyje tu od pokoleń. Tu się urodziłem. I pewnie tu umrę. A moi synowie nie chcą stąd wyjeżdżać. No cóż. Wolą żyć z babką i ojcem. Wy jesteście Navajo, tak? Dineh. Dineh to znaczy lud. Tak się nazywamy. No przecież stoję obok ciebie. Nie wychodź z pokoju. Zignoruj hałas.
Jaki hałas? O co chodzi? Dobrze ci radzę. Zamknij drzwi i nie wychodź do rana. No musisz popracować nad uprzejmością. Wiem. To bardzo dziwne miejsce. Nie martw się. Jutro będziemy daleko stąd. Dobranoc. A co tu było? Popiół? Dlaczego tak się boją? Wszystko na mojej głowie. Po? Otwieraj! Co się tu dzieje? Wracaj do siebie w tej chwili! Proszę, Jody. Zrób to, proszę. Miałaś zostać w pokoju! Co to kurwa było? Chodź się spać. Wyjedziesz rano. Zdrowa reakcja. Thank you.
Jody, strasznie wierzgasz. Czy masz syndrom niespokojnych nóg? Powiało chłodem. Piach, skały, trawa, kaktusy. Piękny widok. Halo, jest tu kto? Widziałem. Fan baseballu. Co stwierdzić można było po koszulce, w jakiej wstał w nocy. Padałaś z nóg. Kazałem cię nie budzić. Dziękuję, ja tego potrzebowałam. Zrobiłem kawę. Nie lubię kawy. Da się upić kawą? Wychodzę. No to ja lecę. Dzięki. Na farmie jest dużo do zrobienia. Mogłabyś zostać kilka dni i trochę pomóc. W zamian za to dostaniesz spanie i jedzenie. Co myślisz? Tak. Tak, chętnie. Dobrze. Ciuchy do pracy są u Koriego. Do zobaczenia. No, gotowa? Zwarta i gotowa. Trzeba napoić owce. Zajmiesz się tym? Tak. Spoko. Potrafię obsługiwać pompę. Nie powinno być to trudne. W sumie tak po prawdzie, to tak patrząc na tą szopkę, to ciężko nazwać farmą. Ej, zostaniesz trochę? Na to wygląda. Ekstra! To znaczy... Dzięki, Jody. Przynieś trochę siana ze stodoły. Ja mam na imię Jody i będę
Jakiś czas tu będę mieszkać i pracować. Nie ma pani nic przeciw? Mam, ale ci nie powiem. Jaki piękny. Pani go uszyła? Tośmy sobie pogadali. Pomóż mi, Aiden. No, typowa kobieta. Ciągnie z dołu. Spokojnie, Aiden. Chciałam jedną belę, a nie cały ten stuk. Dlatego zrzuciłem ci z góry, nie z dołu. Jody! Obiad? Jasne, tylko to najpierw dokończę. Kto nie rabotajet, ten nie kuszajet. Odłóż gdziekolwiek. Dzięki, Jody. Przerwa na obiad. Jesteś głodna, idź do chłopców. Idziesz? Później. Muszę to skończyć. Okej, do zobaczenia. No, kojot to raczej tej owcy nie zeżar. Siadaj. Dzięki. Mieszkają tu jeszcze jacyś Navajo? Mieszkało ich tu z półsetki. Zostaliśmy tylko my. No a reszta uciekła. Z czasem reszta przeniosła się do miasta. Nie każdy chce mieszkać na pustyni. Czy to prawda, że wasza babka od lat nie wypowiedziała ani słowa? Tak. Babka milczy od dnia, w którym umarł dziadek. To już 30 lat. Widziałam martwe owce. Co im się stało?
zamieć. Zabłąkały się na pustyni i udusiły się piaskiem. Tak, a płucka wyrwał im korzeń wystający z ziemi. Kiedy wczoraj otworzyłam drzwi, zobaczyłam coś. Na pewno ktoś stał na zewnątrz. Nie wiem, o czym mówisz. Przyśniło ci się. A co ty jesteś taka wścibska? Po prostu mnie to zaciekawiło. Tyle. Ta? To może ja tobie zadam kilka pytań. Skąd jesteś? Co tu robisz? Pewnie nie odpowiesz. To jest twoja tajemnica. I nie zadawaj więcej pytań. Muszę iść. Robota czeka. Ten. Nie przejmuj się nim. Mucha go ugryzła. Widzę. Dobra. Koniec przerwy. Lepiej wrócę do pracy. Na razie. Robota nie gołota, nie ucieknie. Brawo, Jody. Chłopaki ci coś znajdą. Okej, spytam. No, lepiej, żeby chłopaki mi nic nie znajdowali. Chociaż Paul, jak opanowałeś sztukę teleportacji? Siedziałeś? Teraz rąbisz drewno? To troszeczkę niepokojące. O, płotka. Ciekawe, co robi Jerry. Uparty jak osioł. Ciągle unika reszty stada. Mogę spróbować? Pracowałaś kiedyś z końmi? Nie. Zapraszam. Nazywa się Aszki. Co tam, Aszki? Nie bój się, podejdę do ciebie, dobrze? Co ty gadasz? Przecież to widać, że to rasowy polski kuń. Płotka, śledczy. I Saszki. Jednak nie gryzę, prawda? Przyznaj. Polubiłeś mnie, co? Hej, Aiden. Jeździłeś kiedyś konno? Weź go do zagrody. Ja bym sobie pobrykał po prerii. Jak to zrobiłaś? Mam swoje sposoby. Źle cię oceniłem. Jak chcesz się umyć, idź za stodołę. Panie przodem. Mnie nie przeszkadza.
Tylko bez świntuszenia, panowie. Jak dla mnie prysznic plus 10 do zajebistości. Co? Zaczął uciekać. Mówię wam, więcej go nie widzieliśmy. Czas iść do łóżka. Co się tu dzieje? Dlaczego trzeba zamknąć to? Idź do pokoju, Johnny. I pod żadnym pozorem nie wychodź. Widziałaś owce wczoraj. Nie chcę, żeby coś się stało. Na litość boską, Paul. Co się tu dzieje? Idź do swojego pokoju. Nic nie poradzisz. Gdyby tak. Taka mgła, tylko że z piachu. Lata praktyki ratowania Gotham nie poszły na marne.
Precz z łapami, ty lubieżna świnio. Pozdro dla kumaka. Jody, czemu wyszłaś z pokoju? Mogłaś zginąć. Co się tu dzieje? Co to było? Nie posłuchałaś. Miałaś nie wychodzić. Musisz powiedzieć mi prawdę. Powiedz mi prawdę natychmiast. To jej co? Pragnie krwi. Tylko to go interesuje. Nic na to nie poradzimy. Z duchem się nie wygra. Skoro on tu się zjawił, ma ku temu powód.